Kurwa, rzeźnika nie mówiłem. Przed nim spierdzielam. Cześć, witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam. W tym odcinku wyruszymy dalej sobie na poboczne. Pomyślałem, że jeszcze kilka pobocznych zrobimy. Mamy też do zdania jakieś poboczne, ale na starcie spotykamy się przed chatą alchemika, alchemiczki, czy kto tam jest, bo wydaje mi się, że my będziemy mogli kolejną miksturę leczenia. Mniejsza mikstura leczenia. Więc sobie ją od razu bierzemy. Też zastanawiam się, jak ją zwiększyć tej ilości, bo wiem, że można. Spójrzmy sobie jeszcze na mapę, bo byśmy mogli tak naprawdę do złotnika podejść. Złotnika, aby zrobić z kryształków coś więcej. Większy pożytek. Pierścienie i amulety. Kultysta. A tu jest ten dostarcza kuriozów. Dostawcy kuriozów sobie wejdziemy na początek. Być może coś przelosujemy, zobaczymy. Ja bym chyba wziął ten klucz do szepczących skrzyni. A, wyglądasz na silnego. Potrzebuję pomocy przy wypędzaniu demona z syna tego człowieka. Spotkajmy się na miejscu w piwnicy. Przygotuj się. Na własne. Jasne. Zobaczysz prawdziwy cud. Zobaczymy, czy to taki cud będzie. Zobaczymy. Będziemy mogli tu wejść. Oznaczmy sobie to zadanko na mapie. Ono będzie teraz aktywne, ale tutaj wejdziemy, bo jednak widziałem parę tych skrzyń. Gdzie tu jest? Szepczący klucz. Up. Dobra, my mamy. I co my byśmy chcieli? Sobie w ogóle przelosować. Broń drzewowca dwuręczny. Młot dwuręczny. Trochę to kosztuje. Topór. Czy topór? To jest topór, nie? Nie, młot. Spróbujmy, zaryzykujmy, zobaczymy sobie na starcie. Spróbujesz znowu? Ten jest niby delikatnie lepszy. Od przytłoszczenia my idziemy bardziej w berserkowanie, ale sobie zobaczmy. Bo ta jest lepsza. Ten się nie nada, sprzedamy je. Szkoda, że tylko takie. W becie wypadały jakieś rzadkie, elitarne przedmioty dość często. Tutaj widać, że nie. Ale tak sobie to zróbmy na ten start. Tego oznaczmy jako śmieci, jako śmieci. No trudno, nie poszło tym razem. Może następnym razem, jak zdobędziemy walutę. O, na dole jest dużo zimniej niż na zewnątrz. Takie to parszywe czasy. Ziom pod ziemi. Trzeba się przyzwyczajać. Weź mój kielich i umieć go przed chłopcem. Muszę przejrzeć modlitewnik i znaleźć właściwe ustępy. Święty kielich. Ale siostro, wiem, że katedra zaleca spalenie opętanej osoby. Niektórzy przedstawiciele kleru są nadgorliwi w interpretacji świętych pism. To nie będzie miało tutaj miejsca. O, chwała niech będzie światłości. Ojcze Inariusie, w Twe święte imię przelewam mą nikczemną krew. Niech światłość ją oczyści. Niech światłość rozjaśni mrok. Żałosne. To dziecko należy do mnie. Święci aniołowie! Co się dzieje z moim synem? Niech światłość pokona mrok skrywający się w tym młodzieńcu. Ojcze, wypędź tego demona! Twoje nędzne
formułki nie mają tu żadnej mocy. Nigdy nie wyjdę z niego. Jego dusza jest już moja. Ojcze! Ale nas tutaj zaskoczyli panowie. Swą łaską rozkazuję ci opuścić jego ciało! Nie! Nie! Zanim znajdzie kolejnego nosiciela! Muszę czekać. Udało się. Wet, synku, słyszysz mnie? Nie, to jest siostra Oktawia, nie? Gdzie my mamy wyłazić w tym momencie? Ale podążajmy zgodnie ze wskazówkami. Dobrze się spisałeś. Nadajesz się do tej roboty bardziej niż ci się wydaje. Wielu mieszkańców Kyowosadu wciąż potrzebuje mojej pomocy. Jeśli znajdziesz czas... Chętnie skorzystam z twojego wsparcia. Dobra, dostaliśmy nagrodę, tak? Ciekawe, co jest w tej skrzyni. Dobre rzeczy, tutaj jeszcze jest jakiś mieszkaniec Kyowosadu. Pieniądze? Nie chcę pieniędzy. Po prostu mnie wysłuchaj. Czuję to. Wielka katastrofa wydarzy się niebawem na północnych rubieżach. Wrota są w niebezpieczeństwie. Nie rozumiem. Zostały zapieczętowane nie bez powodu. A teraz te uparte bestie próbują je otworzyć. Posłuchaj ostrzeżenia i powstrzymaj ich. Muszą pozostać zamknięte. Zapieczętowane drzwi. Dobra, nas chyba nie interesuje w tym momencie, chyba że wy chcecie zawsze wysłuchać, skąd nasi wiedzą takie informacje, nasi NPC wszyscy, skąd oni wiedzą to. To są kręgi świata, czyli tutaj będziemy mogli. Tego nie znałem kompletnie tutaj w Diablo. Koszmar i udręka, nie? Ciekawe, kiedy dojdziemy. Na razie nawet mamy problemy w dungeonach, więc myślę, że nie nastąpi to tak prędko. W ogóle jaki tu jest poziomik, żeby skoczyć? Też nasza sława już jest. 1/5 sławy maksymalnej zdobyta przez nas. Gdy obejrzymy te tereny z tego względu, że nie podążaliśmy nimi i zobaczcie, można spotkać między innymi jakiegoś NPC na drodze, w związku z tym wysłuchamy go sobie. Czy ty też go widzisz? To duch. Duch mojego syna Kolika. Kiedy był jeszcze małym chłopcem, został zabrany do czarnego szpitala, a teraz nawiedza mnie nieustannie. Wyzywa mnie. Błaga, że... Nie wiem, ile jeszcze zniosę. Proszę cię, dobrze zapłacę. Zakończ jego męki. Dopilnuj, by spoczął w pokoju. Ojcze, czy to... Nie, 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 nie! Ty nie żyjesz! A gdzie jest ten zapieczętowany... Odwiedzisz mnie jeszcze? Jorny męczennik. Czyli czekajcie, jakbyśmy sobie tu po drodze ogarnęli wszystko, to by wyszło nam zdecydowanie lepiej i szybciej. Czekam w czarnym szpitalu. Przy takim podejściu też nie odczuwamy wielkości tego świata.
Ponieważ robimy sobie wszystko po kolei. Też nie bądźcie źli, że ja wszystko podnoszę pod drogą, bo nie będę musiał wtedy robić tego poza nagraniem. Ciągnięto cel podróży. Słuchaj uważnie. Nie mam dużo siły. Jeden z naszych, Lord Avitus, został zabity w starożytnym mieście. Pod górą zanieśliśmy jego ciało do osuarium, ale powstał z martwych. Żądny krwi. Tylko mnie udało się uciec. Błagam cię. Musisz go zabić. Dobra, czyli co, ten tu chce? Tu mamy jakieś trwa wydarzenie. Ja idę sobie na to wydarzenie z pewnością. Muszę czekać. Muszę czekać. Co to jest? Kurde. Muszę czekać. Niezła jatka. Zróbmy tak i już idźmy tutaj sobie. Tutaj mamy jeden punkt, tu mamy teren. Dobrze. Nie ma we mnie furii. Musimy zdecydowanie popracować sobie w naszej postaci nad generowaniem tej furii. Tu jest dungeon jeden. Dungeon. Czy on będzie taki trudny? Sobie zaraz to sprawdzimy. Czarny szpital. Tam ktoś na 26 poziomiku właśnie wszedł. Czyli zdecydowanie wyższy niż nasz poziom. Spróbujemy. Poszukaj zamkniętych drzwi, aktywuj kołowrót bramy. Dobrze, może coś ciekawego wypadnie. Pytanie, czy do tych cel warto wchodzić? Coś by tu było?
Na ten moment nic nie widzę. To jest chyba lokalizacja, gdzie w becie był rzeźnik. Jak on nas spotka... Mam mało furii. Dobrze. Muszę czekać. Poziomik jest. Tam kogoś słyszę, ale spróbujemy sobie to szybko załatwić. Tu też. Tylko dobrze. Redukcja obrażeń podczas berserkowania. Może tu będziemy mogli dwie strony wybrać. O, podczas berserkowania generowanie furii jest zwiększone. To mogłoby coś być, dokładnie byśmy... Mało furii. Dobra, podniesiemy sobie tą... tunikę. Tam chyba nie dopowiedziałem, co my chcemy podnieść, czego nie. Tu czegoś pilnował? Nie, ale fajnie, fajnie wygląda to więzienie. Więzienie to jest szpital, tak? To było nazwane jakiś szpital. Jestem jeszcze gotów. Różdżka, to nie dla mnie, to nie dla mnie, dla maga bardziej przedmiocik, tak? Muszę czekać. Mam mało furii. Co tu za status? Więcej furii na 3 sekundy, tak? Poszukaj zamkniętych drzwi, czy to o te drzwi chodziło konkretnie. Dobra, czyli będziemy musieli iść na prawo raz i na lewo. Weźmy tą butelkę, wypijmy. Nie
jestem jeszcze gotów. Mam dość furii. Muszę czekać. Kurde, wychodziłem z tego. Muszę czekać. Czekajcie, to my tu nie mieliśmy wchodzić. Poszukaj zamkniętych drzwi. Chyba coś skepsiłem. Generalnie to nie o te drzwi tu chodzi. Ale tu jest prościej. Wydaje mi się przynajmniej. Zobaczymy, jak będzie na końcu tego dungeonu. Jestem jeszcze gotów. Ojciec kłamał. Ani razu nie miał odwagi stanąć ze mną twarzą w twarz. Ojciec kłamał. Ha! Zamknięte drzwi. Czy to będą te drzwi? Niekoniecznie. Muszę czekać. Czemu on tu nie mógł wyleźć? Dobra, są trzy buteleczki, to powinno nam starczyć. Mało furii. Muszę czekać. Yeah.
Muszę czekać. Unika. Porobieni. Porobieni tutaj. Tutaj jeszcze ktoś się schował. Nie zauważyliśmy go pod drogą, ale fajnie. Fajnie tu idzie. Tutaj trzeba przyznać, że tu jest nieźle. Nieźle. Mało furii. Jestem jeszcze gotów. A dobra, bo my tędy nie szliśmy generalnie. Dlatego tutaj nie jest. To już na mapce wszystko widać. Wejdziemy sobie na tego bosika. Tego dungeonu. Sprawdzimy sobie nasze umiejętności. Czy jesteśmy wystarczająco mocni na niego. Kciuki trzymajcie w tym momencie i obstawiajcie w komentarzach, co sądzicie. Nawiedzony blok. Nawiedzony blok. Muszę czekać. Czekać. O. Gładź wszystkich wrogów. Muszę czekać. Wszystkich. Ciekawe kiedy, czy oni się jakoś kurwa rzeźnika nie mówiłem. Przed nim spierdzielam.
Może go wystraszę jakimiś okrzykami. Zobaczcie, to nie ma szans na ten moment. Odpuszczamy sobie, rzeźnik nas dorwał. Tak samo miałem w becie, nie? Ja w ogóle... Wolałem nie stawać z nim w flanki, próbowałem uciec, nie wyszło, dobra, zabijmy w tym bloku, może już teraz rzeźnik się nie pojawi i sobie rozgromimy tych wszystkich z tego nawiedzonego bloku. Nie jestem jeszcze gotów. Nie ma we mnie furii. Co? Muszę czekać. Dobra. Nie jestem jeszcze gotów. Może już się nie pojawi rzeźnik. Gdyby nie ten rzeźnik, by było elegancko. Pokrzyżował nam całe plany. Nie jestem jeszcze gotów. Pięknie poszło. Szybko i sprawnie. Trochę jest tu roboty, żeby wszystkich tych powybijać. Muszę czekać. Co to za duszek tu jeszcze był? Taki duszek okruszek.
skrzynię mamy. Fantastycznie. Fantastycznie idzie w tym dungeonie. Gdyby nie ten rzeźnik. Mocna tunika. Coraz częściej nam też te rzadkie przedmioty wypadają. Bardzo fajnie. To teraz znajdź tu wszystkich, których masz wybić. To też nie lada wyzwanie. Tu jeszcze nie byliśmy, ale tu chyba obejdziemy sobie naokoło. Muszę czekać. Dobra, już porobieni większość. O, krzyk. Dobrze, tu jest jakaś kapliczka. Okej, tu jest jeszcze większa gromadka. Nie lubię, jak nieraz nam się tak kamera ta ustawi, że my nie widzimy. Nie jestem jeszcze gotów. Surowy diament. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Kapliczka podtrzymywania. Nie zużywają. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Wielki topór. Za chwilę sobie zobaczymy spokojnie wszystko, co jest w ekwipunku. Nie jestem jeszcze gotów. Poziom 22. Bardzo ładnie. Trzeba tu wszystkich wybić, z tego co pamiętam. Gdzie myśmy szli? W tym drzewku. Tu. Mhm. Perserkujesz. Dobra, będzie trzeba teraz to jakoś ogarnąć. Jestem jeszcze gotów.
mamy tu kolejną grupkę. Nie jestem jeszcze gotów. Okej, czyli co? Tu jeszcze na środku i tu na prawo i to by byli wszyscy i to będzie wszystko z tym? Okej, tu mamy wszystkie poodblokowywane misje. Znowu nam się robi długi, cholernie długi odcinek, ale myślę, że warto to pokazać w całości. Nie będziecie źli tu. Muszę czekać. Szkoda by było... to zostawić tutaj już tak, przeciąć wam ten odcinek czy coś. Wielka szkoda by była. Nie jestem jeszcze gotów. Tu nieźle. Czekać. Jestem jeszcze gotów. Dobra, jest jedna. O cholera, to wycofanie. Muszę czekać. Uciekaj! Uciekaj! Muszę czekać. Szkoda, że nie dwóch nie chwyciło to. Muszę czekać. Dobra, mamy jednego potionka. Znowu mnie wypchnął. Wiedział, co się święci. Dobra. Najwyżej będziemy uciekać. Dobra, zaraz go kończymy. Do it będzie. Ale co to? Na takie coś się nie umawialiśmy tutaj. Nie jestem jeszcze gotów. Jesteś pod nogami? Czekać. No to jakoś wolno, te nasze bronie nie są najszybsze. Nie jestem jeszcze gotów. Dobra, jest odzyskane. Podziemie ukończone, to już wszystko. Aspekt udręki, wyświetl w kodeksie. Pod Y mamy ten kodeks. Aspekt udręki.
Nekromanta, nie? Szkoda. Dobra, słuchajcie, jeżeli tutaj oznaczyło nam się to ładnie, nie musieliśmy iść, wyjdźmy sobie. Można w inny sposób wyjść, opuść podziemia pod E. Słuchajcie, to może, żeby nie szukać na mapie, właśnie można w ten sposób wychodzić sobie z tych podziemi. To taka tip, dodatkowa wskazóweczka dla was specjalnie. Okej, to mi się oznaczyło. Tak, oznaczyło, ale tu zaraz koło mnie jest jakaś grupka. W tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Jest to drugie nasze podziemie dungeon zrobiony. Co prawda dla nekromanty jest to, ale zawsze, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć.